do tej osoby. Nic nie stoi. Przepraszam, ja nie jestem tą osobą. No właśnie. Ale Pan jest ma mandat radnego, że Pan ma w sesji Rady Miejskiej prawo do wypowiadania się i trzeba to przemawiać. A dlaczego, przepraszam, mieszkańcy się nie mogą wypowiedzieć? Przepraszam bardzo, jeżeli dalej będzie kolega radny w ten sposób ze mną dyskutował, zgłosił kolega formalny wniosek, żeby osoby inne zabierały głosy, czy to jest tylko propozycja, bo nie bardzo rozumiem. Ale nie chciałbym, żeby głosowano tylko do Pana jako do człowieka, do przewodniczącego. Żeby... Jeszcze raz podkreślam, to ja odpowiadam za procedowanie. Jak Pan dobrze zna statut i ustawę o samorządzie gminy, powinien Pan wiedzieć, w jakiej sytuacji, kiedy i udziela się komu głosu. Więc ja uzgodniłem, że takie stanowisko, uszanowałem wolę strony, żeby zostało zaprezentowane w dniu dzisiejszym. Zostało wpisane to do porządku obrad. W porządku obrad Pan jako radny przyjął, do porządku obrad Pan wcześniej nie zgłaszał żadnych innych propozycji. Był taki powód. Czy w sprawie formalnej? Panie Przewodniczący, widzę, że tutaj no, ta Pana polityka, która jest, że tak powiem, kreowana, samorządowa, naprawdę jest, krótko rzecz biorąc, co najmniej zadziwiająca. Przez okres 2,5 roku nigdy nie było takiej sytuacji, żeby komuś Pan nie udzielił głosu, prawda? Wtedy, kiedy się osoby pojawiały i w danym punkcie zabierały głos, prosząc o to, żeby mogły się wypowiedzieć. Dlaczego Pan dzisiaj chce od tego odstąpić? Co stoi na przeszkodzie? Przecież Pan swoją postawą zaognia tutaj sytuację. No, widzę, że... W związku z tym, że są takie wątpliwości, ogłaszam 15 minut przerwy. Prezydium Rady Miejskiej, proszę tutaj przewodniczyć.